Inwalidzi wzroku mogą ułatwiać sobie życie poprzez korzystanie m.in. z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, pomagających np. przeczytać tekst w gazecie, czy też etykietę lekarstwa. Jednak wiele osób nie wie o ich istnieniu. Aby to zmienić, w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zorganizowano specjalną prezentację sprzętu przeznaczonego dla niewidomych i niedowidzących. Zakłady optyczne, które praktycznie rzecz biorąc to tylko proponują okulary, ewentualnie soczewki. Natomiast to, co dzisiaj zobaczymy, na pewno idzie do przodu, jeśli chodzi o technikę, o zapotrzebowanie społeczne. Są to urządzenia, które mówią, powiększają lub wyświetlają tekst w postaci brajlowskiej. Ważną informacją jest to, że za takie urządzenie osoby niewidome i niedowidzące często nie muszą płacić z własnej kieszeni. Pomoc w ich zakupie oferują powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Dla osób niedowidzących dużym zainteresowaniem cieszą się lupy elektroniczne, dzięki którym możemy sobie powiększyć tekst od 1,5 do nawet 24 razy. Natomiast osoby niewidome zainteresowane są programami, które czytają im zawartość ekranu. To są też aplikacje jakieś na telefony komórkowe? Tak, są to aplikacje na telefony komórkowe, są to programy komputerowe, dzięki którym osoba jest w stanie w pełni obsługiwać komputer. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się w Jeleniej Górze przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A.